Jakich pracowników potrzebujecie? A, średnio zamożne w ogóle tereny potrzebują zarobić na czymś, tylko właśnie, kurczę, nie ma... Czy wy sobie ze mnie żartujecie? Come on. Dobra, zobaczmy wartość terenu. Czy tutaj będzie dobrze, powiedzmy. A będzie lepiej, jeżeli dostawimy coś, co zwiększy jeszcze wartość tego terenu tutaj i ustawimy tutaj po prostu miejsce na strefy komercyjne, bo widać, że jest duży popyt, a my po prostu musimy go zaspokoić. To powinno nam dużo pomóc. Prosta ścieżka. Coś większego. Jak to? To wygląda ładnie. Ile będziesz mnie kosztować? Nie, tylko tyle. Okej. Teren dla średnio zamożnych mamy w tym miejscu, więc jeżeli teraz ustawimy tutaj coś takiego, powinny nam się utworzyć tutaj strefy dla średnio zamożnych. Za mało miejsca, by zwiększyć gęstość. Tak mi się podobały tamte domki. Kurczę, ale chyba będzie wyglądało to tak, że my sobie po prostu zwiększymy tutaj drogę, jej przepustowość i one nam się co prawda pozmieniają, ale troszeczkę szkoda. Tak tu ładnie. Futurystycznie przede wszystkim. O, come on. Musicie mi psuć humor. Pięknie. Nie, wiecie co, wszystko idzie w dobrym kierunku. Zarabiamy naprawdę ładne kokosy. Dobra. Zwiększmy tą gęstość, skoro już tak bardzo jej chcą. Wiecie, pragną niemalże. 4000. Uhu. Poszli po bandzie. Oj, poszli. Tramwaju żadnego na razie tutaj nie stawiamy, więc to się nam nie przyda. Jeszcze nie możemy. Mieszkańców znacznie więcej będzie trzeba. No cóż, dobra. Podatki. Możemy sobie coś pozmieniać, tak? No to... Zwiększmy ciuteczkę podatki. Tutaj. Nieco pieniążka więcej to fajnie. Nie wygląda na to, żeby chyba coś się... Żeby coś się zawaliło w rejonie. Trwa budowa. Okej. Okay. Dzięki za omegę, fajnie, ale czemu tych pracowników tak brakuje? Come on. Tu już coś ładnego powstaje. W ogóle, zobaczmy, jak tutaj mają się strefy. Potrzebni pracownicy, no. Dobrze, pomyślę, rozważę to. No, come on, co mogę dla was zrobić? Muszę to jakoś rozwiązać. Po prostu kolejni pracownicy? Nie wiem. Apartamenty? W tym rejonie? Wygląda na to, że spodobał mi się ten teren. Tylko pytanie, czemu? Czemu oni mają problem z pracownikami? Okej, przecież tą drogę chyba już tu poprawialiśmy raz. Ulica wysokiej gęstości. Dobra. Średniej. Tu. I tu. I tu. I w tym małym miejscu nie wiem czemu też. Come on. Czemu to tak dziwnie się robi? Dobra, działa, działa. Wszędzie musi być średnia gęstość. Nie, tutaj już jest wysoka. A, średnia. Tu. A tu? A tu nie? Okej.
Nice. Teraz to już jakoś wygląda. Chociaż dalej nie wiem, czy nie będzie problemu z tymi pracownikami. Tylko w paru firmach to cały czas się powtarza. Nie wiedzieć czemu. Może mają złą renomę. Może ich po prostu ludzie nie lubią i nie chcą tam pracować. Cóż się dzieje? Skład pełny. Zgadnę. Węgiel? Oczywiście. Na ile wam tego węgla wystało? Ładnie. Ładnie to tam wygląda. No to co, sprzedajmy trochę węgla, nie? Wyeksportuj to, po prostu wyeksportuj, wywal, wynieś, nie wiem, cokolwiek. Zróbcie coś z tym węglem, bo już za dużo tego. Dobra, wywalać może lepiej nie. Come on, pięknie zarabiamy, mieszkańców coraz więcej, a pracowników niby dalej mało. Wiecie co, zobaczmy tam, jak wygląda teraz sprawa w Omedze. No pięknie, coraz więcej z franczyzny otrzymujemy, coraz większe przychody. Super, super. Widzę, że sklepy też jakoś tu wykorzystują tą Omegę. Zapewne chodzi o to, że wykorzystują to, co w fabryce się dzieje i tak dalej. Chociaż ja tam wiem. Nie ma mnie tam. Piękne apartamenty. Wiecie co? Obniżmy się tak trochę i zobaczmy, jak tu wygląda. O matko, ile ludzi. Ktoś jest nieszczęśliwy? Matko, podatki, no. No dobra, no. To płaćcie mniej. Come on, no serio, przecież... Tak lekko tylko zwiększyłem. Ludzie! O co wam chodzi? Przecież... Omega pracuje na pełnych obrotach. Dobra. Chyba domyślacie się, co chcę zrobić. Trzeba znowu zwiększyć ilość, co to jest w ogóle. Linia montażu dronów. Nie, i tak w drony teraz nie będziemy inwestować. Kolejna fabryka, pięknie, rozbudujmy, będziemy wszystko zaśmiecać. To wszystko wasza wina, jak będziecie mi ludziki małe wypominać, że tu jest nieczysto, że tu... widnieje nad miastem po prostu kłębek wielki fioletowego dymu, to... Come on. Nie do mnie pretensje. Od tej strony to jeszcze lepiej wygląda niż myślałem. Low cost business. Okej. Okay. Pada! Jej! Teraz ten dym spadnie na ludzi. Jej! Co ja opowiadam? Dobra. Co tam, chłopaki? Jeden dziennie ugaszony pożar. Okej. O, dostali więcej Omegi i już nie marudzą. Ciekawe, ciekawe. Jakoś nieszczególnie więcej zarabiamy teraz. Ale spoko. Elektronika. Fabryka procesorów. Ja po prostu tak tego chcę. Tak chcę bardzo zrobić te procesory, że to jest niemożliwe. Ciekawe, czy tutaj będzie potrzeba... Czy tutaj więcej zrobimy? Nie wiem. Na procesorach pamiętam, że ładne sumki leciały. Wow, ten dym potrafi być czerwony? A, to zależy od oświetlenia, okej. Okay. Już łapię, już łapię. Cześć, ludziki. Co tam? Ładny domek. Och, jak się cieszą. Co nas uszczęśliwia? Zakupy i ciężko się nudzić, fajnie. Problem ze ściekami był? Serio? Przecież wyrabiamy normę, spokojnie.
Jak to już zatrudniamy? Co? Co? Ej, bez jaj. O co tu chodzi? O matko, co tam się stało? Nagle ludzie stwierdzili, po co to odpalać, po co? Ludzie tu są niepotrzebni. Matko, moment, stop, stop, czas, no. Ale o co wam tu chodzi? Nie zanieczyszczyłem ziemi i tak dalej, ale... Tak nagle przestać? O matka... No to nic, no odpalmy to. Musimy cokolwiek teraz ściągnąć z tego miasta. Matko, odpalajcie to, come on. Przecież my się utopimy w ściekach. O, demet. No co się dzieje? Nie. Dobra, 10 tysięcy. 10 tysięcy wydałem na to, żeby zwiększyć tą drogę. Żeby była lepsza. Gdzie są ludzie, ja się pytam. Goddammit. Ja to nawet patrzeć nie umiem, come on. Przecież to jest katastrofa. Jak można nagle przestać pracować? Damn it. Wygląda na to, że po prostu nie pozostaje nam nic innego, jak dorobić kolejną ulicę. I spróbować zwerbować kolejnych ludzi. Znowu. Bardzo mnie to cieszy. Po prostu jestem przeszczęśliwy. Damn it. Okej. Teraz co? Wygląda na to, że te domki powinny być tutaj całkiem spore. Chociaż, no dobra, po prostu pociągnijmy tu tą drogę. Tu. O. I cóż, jeszcze więcej ludzi. Jeszcze więcej. Po prostu więcej i więcej i więcej i więcej. A kiedy o mega wieży, to zapomnijcie, po prostu ich chyba nie będzie. Damn. Ja wiem, że jest źle. Damn it. Co ja mam teraz z nimi zrobić? Okej, dobra, pomyśl szybko. Masz mało czasu. Będzie katastrofa. Oj, będzie. Dom burmistrza. Bardzo mnie to cieszy, że mogę zrobić sobie dom burmistrza w tym momencie. Okej, omega znowu nie wyrabia. Za mało omegi. Znów za mało omegi. Przecież oni już wykręcają resztki z... zewsząd. Okej. Musicie wydobywać jeszcze więcej, pamiętajcie, więcej, 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 to wasze motto. A co się dzieje w tym miejscu? Cześć! O, nikt nie protestuje.
A wydawało mi się, że kogoś słyszałem. Okej, działa. Odpalili. Super. Tylko o co chodziło? Czemu ludzi nie było nigdzie? No, come on. Hej. Dobrze, że tego nie usunąłem wtedy. Nie wiem tylko, czy przez to nam nie wzrosło zanieczyszczenie ziemi. Nie. Tylko w terenach przemysłowych mamy problem. No i oczywiście w tym, no, jakby nie było, mieliśmy tu naprawdę nieładny syf, no i śmieci. Ale spoko. Jest dobrze. Miasto mocno przemysłowe. Ale wiecie co, lubię takie. Podoba mi się. Podoba mi się, co to się tu dzieje. No serio. Kolejny. To nie. Pooglądajmy sobie, jak się zwala. Bum, bum, bum. Zakładam, że z przyjemnością przyjdą tu kolejni ludzie i zajmą te miejsce. Co tym razem? Mało kupujących. Ale gdzie jest za mało kupujących? W których strefach? Powiedz mi. No cóż, wiecie co? Musimy mieć teraz więcej mieszkańców. Będzie więcej mieszkańców, będzie dobrze. Dlaczego? Bo będziemy mogli postawić kolejne dodatki do naszego ratusza, co spowoduje to, że będziemy mogli zbudować na przykład komunikację miejską, która z pewnością nam tu pomoże. A tymczasem cóż, ja kończę nagrywać kolejną sesję, którą zobaczycie w kilku odcinkach i mam nadzieję, że te odcinki wam się spodobały. Ja się bawię przy nich naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że wy też. Także trzymajcie się i hej.